mieliśmy robić samochód szybkich i wściekłych, driftowóz, i był to Mitsubishi Lancer Evolution 8. Dokładnie tak. Będziemy robić 8 na drift, zrobimy go w kolorze, w malowaniu szybkich i wściekłych. Ostatnio nam serwery nie działały, no ale dzisiaj działają i powinno być w porządku. Okej, które to było malowanie? To było na pewno to. A jest trochę tych malowań, trochę tych wersji jest. Teraz pytanie, które weźmiemy? Jaśniejsze czy ciemniejsze? Tu jest takie trochę jaśniejsze, tu jest takie trochę ciemniejsze, mamy wybór. I spróbujemy zrobić ten samochód na drift. Nie będzie to łatwe, mamy tu napęd na 4 koła i taki zostawimy. Właśnie nie wiem, jakie jest wasze zdanie, czy w szybkich i wściekłych mieliśmy napęd na 4 koła w tym samochodzie, czy był napęd na tył tylko? Musielibyśmy zobaczyć, nie? Właśnie ciężko powiedzieć, no. Raczej na tył chyba by go przekonwertowali, co? Już widzimy tutaj jakiś urwany spoiler. A, na dziko jest zrobiony ten samochód, nie? Musimy wszystko do niego zainstalować. To co w Fordzie jest dostępne. Ciężko powiedzieć, bo tutaj po prostu się ślizga. A czekaj, tutaj... Nie? No to... Koła cieniutkie jak od taczki miał. Z przodu, dziwne trochę. Okej, w Fordzie inaczej zrobimy. Dobra, tu na ręcznym niby coś tam. I tutaj bardzo małe kąty uzyskuję tym samochodem. Ale ciężko powiedzieć, czy ma na tył, czy na przód. Aż sobie chyba obejrzę tą część, no nie? Fajnie wyglądają te scenki. Ale to jest chyba na tył. I zobaczcie, on wcale nie jest jakoś obniżony, nie? Ten samochód. Także my sobie też nie będziemy go jakoś obniżać. Od razu widać, że to nie jest elektryk. Zobaczcie, mamy silnik pod maską z przodu, więc wiadomo. Tak zrobimy. Musimy fotele tu wywalić. Patrzcie, mamy idealną wersję, nawet z kierownicą po prawej stronie, popsutą. Tu mało widać. A jest, widać, akurat koło zablokowało. Zobaczcie, widać felgę tutaj, nie? Dobra. No to sobie takie zrobimy felgi. Mniej więcej takie powinny być tutaj w grze. Robimy gnoja na maksa. Robimy mu napęd na tył, jeśli się da. Mam nadzieję, że się da. To przede wszystkim musimy sprawdzić. Chyba jest taka opcja. Zobaczymy. Tak, można mu zrobić napęd na tył. I mamy, patrzcie, nawet... Kurde, wiecie co? Mi się wydaje, że to jest spoiler z szybkich i wściekłych. Zobaczmy. Nie? Taki bardzo podobny jest w tej grze. Kozak bryka. No, fajna jest, mi się też podoba. To co, na razie nie zmieniamy silnika, zobaczymy, jak będzie brakowało mocy, to wtedy zmienimy, nie? Ale myślę, że nam wystarczy, tutaj zaraz załadujemy tuning i pójdzie. Dobra, na razie zostawimy go w standardowym silniku, tylko że już takim mocno podrasowanym. Mamy tu 451 kW i 1205 kg wagi, także myślę, że naprawdę spoko parametry. Urwij spoiler. Ty, da się tak zrobić. Da się tak zrobić. Czekaj, ja to wezmę sobie ustawienia. Urwiemy spoiler, tak samo jak było w filmie. Tutaj muszę uszkodzenia kosmetyczne. Mam nadzieję, że się uda, no. Musi się udać. I teraz musimy pojechać na jakieś miejsce takie Tokio driftowe. O kurde, ale zbiera. Czemu zwolnienie na zero? Bo w momencie, kiedy puszczam gaz, to dyferencjał jest całkowicie luźno i mogę łatwiej skręcić, wiesz, odwrócić samochód na drugą stronę. I to mi daje możliwość właśnie lepszej kontroli. Ale wiecie co zauważyłem? Że troszeczkę mulą go te opony. Musimy dać tutaj trochę gorsze opony. Bo są zbyt przyczepne, nie? Do Japonii jedź! Ej, przydałby się taki dodatek, japońska mapa, nie? Tokyo Drift! Chociaż w sumie ta nowa mapa... Polecimy sobie może na Fortune Island i tam podriftujemy, co? Czy nie? Trochę na tej mapie, trochę na tej nowej, zobaczymy. O proszę!
BMW mnie tu zaatakowało. No i teraz to tak. O, będzie nim trochę trudno driftować, bo nie mamy tu aż tak dużej mocy, ale może nie będzie tak źle. No i musimy urwać gdzieś spoiler, nie? O, patrz go. No nieźle. Spoko. Leci, kurde, poszedł, pięknie. O, mało brakowałem, przesterował. Kurde. Musimy urwać jakoś spoiler, jeszcze nie mam pomysłu jak to zrobimy. Coś się wymyśli. O, teraz przesadziłem trochę. No, dobrze leci, dobrze. Ej, naprawdę fajnie się nim driftuje. Spoko się go kontroluje, naprawdę. Mimo że założyliśmy sobie te gorsze opony, to jest spoko. No te gorsze, znaczy te lepsze opony go troszeczkę tam, te wyścigowe opony go troszeczkę muliły, bo za bardzo one przyczepne były. Okej, chwila skupienia. Tu mamy bardzo trudną strefę driftową. I cyk, nawet nie wiem ile punktów zdobyłem. O, tu mamy chyba jakieś rondo. Tak, jest rondo. Ale malutkie, nie wiem czy się tu zmieszczę. Pięknie. O. Okej, tu mamy te zakręty trudne. Palenie gumy, ale co to za palenie gumy w deszczu, no? To już to nie to samo. Przesterował, kurczę, zupełnie jak w Szybkich i Wściekłych, nie? Treningi. Też mu nie wychodziło na początku. Okej. Tu jest trochę skał, może gdzieś tutaj urwę tego spoilera.
Dobra. Czy byłem na polskim filmie Diablo? Właśnie, kto był na tym filmie? Polecacie go? Ten Diablo o tych wyścigach. Po polsku. Takie Tokyo Drift po polsku zrobione. Nie, nie oglądałem tego, ale zapowiada się fajnie. Na zwiastunek widziałem parę urywek. Wygląda to fajnie, naprawdę. Wezmę tam któregoś dnia Angelikę i pójdziemy. Chyba wbrew jej woli, bo nie wiem, czy ona lubi takie filmy. Chyba nie. I jak? No, opisujcie, jak tam wrażenia. Czy podobało wam się, czy nie? Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego filmu, ale jeszcze nie oglądałem. Widziałem tylko chyba jeden zwiastun, nawet nie do końca. Niektórzy mówią, że spoko, inni mówią, że słabo. Trochę tak brakuje polskiej motoryzacji, nie? Żeby tam umieścić w tym filmie, no bo co? Ale żebym naczepał tych... O jakim filmie mowa, nie w temacie? No, jak on się tam nazywał? Ten tam... Szybcy i wściekli po polsku. Dobra, musimy jakoś urwać ten spoiler, no. Kurde, ale niezłe kąty nawet robi ten samochód, trzeba przyznać. Dobra, urwimy ten spoiler, kurde. Tu mamy jakieś budynki. Aby coś takiego blisko drogi było. Może jakiś most znajdziemy? Tak. Ej, no mocno przygrza. Kurde, pognieciony. Ale akurat tak jak w Tokyo Drift, nie? Kurde, ja jeszcze nic w nim nie uderzyłem tak mocno. Dziwne. Dobra, no, musimy znaleźć kolejne drzewo. Myślę, że da się urwać ten spoiler. Musimy to jakoś tego dokonać, no. O proszę, Volvo driftowe porobiony. O, jeszcze go tutaj trochę poobcieramy. Musimy mocniej uderzyć. No, no, ja wiem, tylko kurczę w co? Tak w miarę tyłem, nie? Tak najlepiej podczas driftu. Trochę tu o, jest, czekajcie, tu jest taki most. Może w niego by jakoś tu przywalić. O, o! Nie, jeszcze nie to. A może tego spoilera nie da się urwać? Co się nie da, kurde. No, zobaczę. O, dobra, lusterka mamy urwane. Także jedno lusterko urwane. Już trochę pognieciony ten samochód. No, widzę, że tutaj trzeba troszeczkę hardkorową moc użyć do tego auta. Uwaga. Ty, no z czego jest ten spoiler? Karbonowy czy jak? Odpadł! Nie urwał się tak dokładnie jak w filmie, ale odpadł, dobrze. Dziada na offroad. Dzisiaj driftujemy, ziomek. Podejrzany typ, dzięki za donate. Z tytanu, nie no, udało się. Vibranium. No, z Vibranium jest. Pod górkę na czwórce, bokiem. Co za dzik. Okej. O shit. No nie zmieścimy się wszyscy, nie? Musimy tandemy takie, wiecie, dobre walić tutaj. To jest fajna strefa driftowa, jeszcze raz chcę ją polecieć. To RX-7 ma wyścigowy silnik Wankla. Wiem. Ale nie brzmi to dobrze, nie? Musimy tam zrobić swapa na jakąś rzędówkę, jeśli się da. To co, robimy tą RX-7? Płaczek poszedł.
Cyk, kadetem teraz. Patrzcie, pognieciony tak jak trzeba, nie? Co powiecie na to? Dla mnie bomba, zrobiliśmy fotkę.